Witam, zagrałem sobie w TFT, rankę dzika. Nowe TFT wyszło. Podobno fajne, słyszałem takie podstawowe, że tak powiem. No, komentarze tak czytałem i tak dalej. Nie oglądałem nic, więc na świeżaka gramy. Znowu nie wiem, co będzie mocne, co jest najlepsze, ale poradnik jest nagrywany do TFT kappa. Nie, te Galaktyki mi się tak się średnio podobało. Nic tam nadzwyczajnego nie było. Najlepsze moje zdanie TFT na ten moment to było te pierwsze. Nie wiem dlaczego, ale mi się jakoś te pierwsze najbardziej podobało. A pewnie dlatego, że był hype na te autochessy, kombaty. Teraz tak trochę przeszło, ale myślę, że dalej do obiadu można sobie tam czasami pograć tego TFT-ka, nie? Ale Tamkench jest srogi. Co tu mamy? Nami? Jedynki są same, widzę. Ja biorę na Tamkencha. Wara od Tamkencha. Mam go? Tak, bo te dolarki się wyświeciły. Nie, nie mam go. Aha, no to spoko. To łezkę sobie wezmę. Ej, myślałem, że jak się te dolarki zaświeciły, to mam tego Tamkencha, ale nie wiem. Może ja czegoś nie wiem. Mam tu ściągawkę, ale... Znaczy, kim jesteś, Brawler? Dobra, to jest, to wiemy. Elderwood. Z każdej sekundy wszystkie Elderwoody rosną, bonusowe staty. O! Ich jest sporo. Armor, Magic Resist, Attack Damage, Spell Power. Wygląda to na mocne. Tam dwójki widzę, że jest Hekarim, Lulu, trójek jest Nunu. Nie, co to jest ta czwórka? Nie wiem, to jest Tamkench? Elderwoody. Ashka jest Elderwoodem. Jezreal. No to tego ziomka weźmiemy. Warlordy są niby. Lepszy World Duelist. A to wiem, bo Yasuo jest Exile, dostaje tego Shield'a. To weźmiemy Yasuo. To mi daje Ludena, nie? No, ale to nie na Maokaju. Muszę te zdolności też zobaczyć. Ty masz pewnie to odpieprznięcie, tak, tak. Ty masz co? Nie podrzuca, widzę, że daszuje, tak? Zobaczymy sobie na minionkach, możemy przetestować. Jak jest Exile'em Yasuo, to nam Shield'a dostaje, z tego co widziałem, no. Yone jest, widzę, z piątym Exilem, dobra. To nadaje Frozen tego, Herta, to chyba będzie, Frozen Heart był ok. Co to jest? Czemu jest on zaraz na drugim poziomie? Za 3 golda, nie stać mnie. Musiałem Yasuo sprzedać. Jest jakaś taka ten, czy co? Jest jakaś taka, takie galaktyki wcześniej były, że jakieś były dodatkowe efekty? Dueli z kultyzmem. No pierwsze odcinki będą naprawdę chaotyczne, bo ja nic nie wiem, co jest dobre i tak dalej. Czy on jest na jedną grę? Brawler. Nie, no, pokazuje bonus mi po prostu. No widzę, mają to HP dodatkowo. No na razie widzimy, widzę. Superowy buildzik. Co masz? Tamkenchuś. A, czyli jesteś takim mega tankiem po prostu. Tamkench widzę, dobre. Irelkę dostaliśmy. O, miał... Kurde. Maokai dwójka. No Tamkenchu nie ma sensu many w ogóle składać, więc... Itch? Dobra, to zrobimy inny refili. Na razie jest tankownia, nie? Tylko nie wiem, co z tego Spirit, Shapeshooter... Żadnego Elderwooda nie mam, ale Fortune by się przydało. Możemy wziąć tę Wirelkę na razie, nie? Bo nie wiem, co chcę składać za bardzo. Coś kupię, ale nie wiem, co... Light and Spirit. Ninja są 4, to widziałem jak wcześniej tak zrobili Zakari. O, Żgaren z Rabadonem, to będzie dobra zabawa. Nie atakuje w ogóle ten Garen tych Frozenherty, z tego co widzę. Ale jest tankowny po prostu zabawa. Dobra, zabiję tego Garena, to zresztą... Yumi widzę, że skacze. Irelka widziałem, że rzuca Elką po prostu swoją, pewnie po wszystkich. Kup, Vayne, bo mi się przyda coś do dystansowego. Bo nie jest taka sama widza jak wcześniej, tylko że jest Dusk. Night, Divine, Vanguard, One Light. Mógłbym zlevel upować, ale nie wiem czy chcę. Light. Divine dwóch bym miał. O, ten Wukong mi się podał, wziąłem tego Wukonga, ale na razie bym zrobił tak, dopóki nie mam poziomu. Czemu Brawlerów pisze, że mam trzech? Bo tego nie rozumiem.
Tam się za dwóch liczy, czy co? Czy to jest Bóg? Możliwe, że Bóg. Nie wiem, bo on jest jakiś taki świecący. Nie wiem, co to znaczy w ogóle. Ma Wukonga, że mam tyle dwajnami. Enlightened to pewnie. Enlightened co daje? Nie, to jest regeneracja many. A że więcej jest spell powera, dobra. Divine, no to jest to, że... Champions Ascent. No są taki napierdzielacze, widzę ci Divine'owi, chłopy. No na razie mam dwóch, tylko ten Wukong będzie długo, level 1. Tam Kenshu znowu. Nie wiem, czy ich jest sens kupować, jeśli mam być szczery. Tu jest Elderwood, to bym chciał kupić. Bo na razie jak po prostu kasę tracę, to mnie trochę martwi. Wejn bym to odwywalił na razie. To wezmę. Mógłbym do 10 jakoś dojść, ale nie widzę na razie sensu. I czwórkę chciałem co? Coś takiego zrobić miałem w głowie. Coś duelist, to mi nic nie da. No i może zaatakują 6 razy, jeśli ten tanker już będzie tankować, nie? Znaczy ten ma okej. Z tym tankerem właśnie w sumie. Koniec są level 1, więc... O, no disarmuje na tej RC. Fajne obrażenia robi, już widzę jakieś full AP i relie pewnie mogą tutaj mieć sens. Na razie działa, ale mam tylko na razie ten przód mam dobry. Koks już tak powiem, tam z brawlerów jeszcze jest? Sylas, Vi, Nunu. Nunu by mi pasował, jest Elderwoodem. I Set za piątkę jest. I to jest chyba Warwick ten. A będziemy ostatni wybierać. Vegar chyba jest Elderwoodem, ma skin ten taki. Ten stąd chciał. Nunu jest fajny. Z przedmiotów miałem Rabadona. To albo kolejny Rabadon, albo łezkę. Coś takiego z tego najpierw. Albo Morello, to bym musiał się... O, to Nunu byłby spoko. Tylko nie wiem, jaki Nunu ma spell. Ale chyba Nunu stąd chcę wziąć, bo Nunu jest Elderwoodem z tego, co widziałem i Brawlerem. O, chłop mi chyba ukradnie, co? Mirelka też jest ok, bo miałbym już kolejną, ona jest trójką. Kurde, no fajne CTF, tylko jak chcecie tak w cholernie trochę dojść, to powinienem klikać F1, F2 i patrzeć co ludzie mają i czego nie składać. To nie zawsze się chce tak tryhardować. Na mnie mi wchodzi na level 2. I jest Brawler znowu. No bo Enlightened, kto był tu Enlightened? Ty byłeś Enlightened. Enlightened, dobra, nie będę go wymawiać. Mógł mieć 4 Brawlerów, to patrzcie, to taki 4 jest. To się chyba opłaca, nie? Dobra. To zawsze działa. Jaką masz Nulu? Masz R-kę jaką? Gryziesz coś, nie? To cię nie chcę chyba. Noś tam nami może po prostu na razie. Nie wiem co, nie wiem jaka postać ma dobre obszarowe te spele, wiecie? Coś chce sprzedać na pewno z tego. Rulu jest Mystikiem? Nie, jest Mage'em. Dobry bombelek siad. Nami masz co? O, na nie byłby dobry akurat ten Morello. No na razie nie wiem, Tamken się liczy jako dwóch brawlerów, to jest bardzo mocne. Mogę nami dokupić. Na tym, na Maokaju też to by nie było złe. Kurde, on jeszcze slowuje atak speed na tym spelu, teraz to widzę dopiero. Fortune Sharpshooter. Warlord, no nie wiem czy ja złożę. Tego Yasuo bym chciał mu dać szansę. Konga bym chciał, bo to nie jest stale jeszcze stracone, że tak powiem. I nie wiem, czy w te Elderwoody iść. U Lordów na pewno chyba nie zrobię, bo to też widziałem, że to jest taka solidna. Nie wiem, czy nie dać tego Maokajowi. W Nexturze chciałbym, raczej po tym chciał zdevelopować. Dobra, masz to Maokaj. Nie, najwyżej Trollig. A mi się wydaje, że jak to jest obszarowe, to on to może mieć. Oni tak mają już po 800 HP dodatkowego, te chłopy. Sylasa jeszcze musiał z dwóch ich znaleźć. Ja musiał po te brawlery. O, Yasuo ma. No to Yasuo może być problem. A i piznął w jedne, w single target piznął. Chłop zdevelował, jak my to wygramy, to sprzedajemy. Chyba tam nami. A bo Yasuo, bo tego nie kupuję, nie? To tego mogę sprzedać. Chciałem pograć pod Yasuo, ale muszę mieć jakieś przedmioty pod attack speed. Na razie to jest... na razie to jest... League of Tanks, że tak powiem. 2,5 sekundy stuna i to chyba może więcej niż jeden target złapać. O, Wukong wsiadł. I relkę kupujemy na pewno. Czy jest szans dojść do 24?
Teraz nie chcę dropować, bo raczej zrobię bez problemu. Mam 3 dwójki. Ale mi się jeszcze sprzedać. Tego Jaxa mógłbym sprzedać teoretycznie. Konga bym zostawił. A Vanguardy co mają? Armor. Jakie są Vanguardy? A Garena już nie zrobiłem. Ale Hecarima, w ogóle nie widziałem Hecarima. Potrzebuję go. Lulu jest Mage'em? Jakiego Mage'a mógł tu wtedy wcisnąć? Jakąś Lilię pewnie. Lilia jest Elderwoodem. Nie, nie jest Elderwoodem, ja co? Dostałem hajs? Dostałem Timoszka, dobra Timoszka, no dostałem sam hajs tak naprawdę. Mało żadnych łuków, ani żadnych tych, więc znaczy jak będę musiał jakiegoś carry złożyć, to będzie ciężko. Irelka siadła. Jest Nunnerz. Nunnerz nam teraz wchodzi na 2 i jest Sylas. No tych brawlerów jest dużo. Dobra, tu na pewno chcę zdevelopować. Poza Medline ten czy oni co? Więcej many dostają teraz, dobra. Tu bym chciał Irelkę wsadzić, a tutaj powiedzmy gdzieś Tom. Tom. Czy Nunu jest lepszy od tej? Co ty masz? Mi się wydaje, że jest lepsza, dawaj. Jakby mi Elderwoody wyszły, nie? Ale to mi Hecarima właśnie brakuje świni. No i Sylasa kupię, no, bo to chciałem. O, jakieś szydzika dostali. Z czego on to ma? Mogę zobaczyć? Nie wiem, jak się sprawdzało. Tu widzę obrażenia tylko zadane. Czy ja to wygram w ogóle? No tak, no bo jest League of Tanks. Cultist Keeper. No, podzagramy sobie pod wszystko. Na razie wyszło na tanku, bo jakiś tamken, że broken wyszedł. Ten chłop nie traci HP w ogóle. Jestem ciekawy, czy, bo mu się to skaluje, widzę ze spell powerem ten tamkenczowi. Ten pasek, że on mniej obrażeń otrzymuje, bo nie wiem, czy widzieliście właśnie. Mag, kultysta, Moonlight. Chyba nic nie chcę z tego. Jestem na razie u Instiku. I mam sporo golda zasejwowane. Ja się bardzo cieszę. Aha, ma mi to kusi ten. Coś takiego zrobić, żeby nie stracić tego Instiku. Bo to nie jest takie głupie, bo z tego Divina dostaję i... Jaxa brakuje. A tak to Lux jeszcze. Lux jest pewnie Mage'em. To też by tu pasowała. Jakbym chciał potem Lulu ułożyć i jeszcze parę tych Elderwoodów. Moon Knight co robi? The lowest star level, czym jest teraz? O, upgrade'uje się! I są 2 jedynki! Moon Knight jest spoko, bo to jest darmowy upgrade. Można 3 dostać, nawet jak macie 3 dwójki. A to nie jest trudne, bo widziałem, że jest Lissandra i Diana, które są level 1. O, tak, Katariny się trochę boję, ojeju. No dobra, no te takie mniej ważne jednostki zabiła ta Katarina, więc się nie martwimy. Bo tutaj League of Tanks nadchodzi. Co chcę sprzedać? Tą nami? No, nami. Nami. Co jest Mystikiem? Jeszcze. Widzę, że Janna jest, bo jest też tym online. Ale nie wiem, czy ten online to tak chce. Jak był jakiś online, to Mag to by było spoko. Widzę, że tam jest Morgana, ale to jest 4. Już powinniśmy zacząć patrzeć na te 4. Vanguard by się przydał jakiś do Wukonga jeszcze, ale to, no to ten Hecarim zasrany, którego nie ma. Z Brawlerów mógłbym już mieć 6, no kurde, to jest 1200 health'a. Bym rzucił Sylasa i Nunu, ale no nie są zdevelopowani, więc nie widzę tego, za czym czy to wygramy. A kogo gramy? Tego shielda dostaję, nie wiem kto dostaje, to chyba Dusk dostaję tego shielda. Jakiś, to widziałem, że ten Galio wpada na stół. No, i ratuje tam typów, to widziałem. Teraz się Wukong odpalił, Irelka i mają ten true damage. Ej, no, na razie wygrywamy. Bo ma 5 poziom, ma tyle golda co ja. Ten Galio wchodzi... On chyba jest na Warlordach, nie? Musiałem kupić tego Galena i poczytać. Adept co robi? W sumie mam Adepta i nawet nie wiem. Kurde. For a few second, a the start. To się trochę nie kombi, bo to działa na początku walki, to że zmniejszam atak speed wszystkim, a te... Elderwoody działają z czasem. Dobra, co tu chcemy wziąć? Czym jest Sejuani? Jest tym Brawlerem? Nie, jest Sejuani Brawlerem. Lux chyba chciałem. Znaczy Lux albo Sejuani, nie jestem pewny. Wezmę Lux, bo Lux mi się wydaje, że potrzebuje jej. Tak, do Divinów, jakbym chciał, ewentualnie.
po Jacksona, ale Jackson nie jest zdevelopowany. A Lux jest pewnie magiem i wtedy bym musiał Lulu dorzucić i... I Lulu, no. Jesteś magiem, Lux? Nie, ona jest Dazzlerem. Ojeju, no to trochę w topa. Dazzler spells, reduce the attack, damage on him. Coś tam, coś tam. Czym jest Jean? Pokaż mi go. Sharpshotter. A, dobra. Nicia zwyczajnego. Tak go tylko kupiłem. Tamkench tutaj do zakupienia. Lux idzie out niestety. Tamkench i ten. Ja będziemy rolować, albo pójdziemy w level, jeszcze nie wiem. THP, no nie wiem, czy Maokajowi to dać, co to jest. To jest Zephyr, Zephyr mi się nie podoba. Poczekam na te przedmioty do tej PvP rundy. Mogę to przegrać, bo chłop ma dużo upgrade'ów, zobaczymy. O Jezu, jeszcze mu ten Galio wchodzi, no to możemy przegrać. Dobrze, musisz uderzyć teraz Maokaj. A jeden target tylko z Morelu trafił. I relika też zintowała. A ta Kalista jak się odpaliła tam, oj, nie użył spela. O, stunek? Chyba ją mają, ten stun jest długi. Dobra, ledwo co, ale wyszło, wow. Nie traciliśmy tego upgrade'a. Chłop też jest dobry, bo ma szósty poziom, ma dobre jednostki. Lulu wbiła. Kurde, ja teraz zlevelapował już. Tą Lulu przynajmniej wrzucił. Co, jaki masz spelek, Lulu? Ho, jeszcze nie umierają, dobra, chodź Lulka. A, nie wyliczyłem tego dobrze, ale okej, może być. Jest też Irelka do kupienia. No zobaczymy, najpierw ją sprzedam jak nie wygramy, albo tego Maokaja na ten moment. Tak, 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 tak. Mówiłem cały czas ten, Winstreak, nie? I mi się gold nabija. To jest te 3 golda, to nie ma tragedii. Tak może być ustawienie, waj żadnej nie widziałem. No dobrze chyba, a już wiem kto mi Hekarimy kradnie i Elderwoody. Ale chłop nie ma kasy, więc Olina praktycznie zrobił. Ale tutaj poszedł... Ej, ten Diza tej Reli jest mocarny mi się wydaje. Kto takie buły rzuca? Ziggs to jest jakiś? Ja nie wiem, jest runda, która już jest. Połowa gry, a ten tankerz dalej stoi i trzyma. Ta Relka widzę, że dużo bije, więc warto byłoby pójść w tych Enlighted. Tylko to jest tak... Nie, Enlighted, Divine to byli. Jax, a ta Lux właśnie, o której mówiłem, Warwick. Warlord, Fortune, Assassin, Cultist, Shade, nic z tego nie chcę, lekek. A w sumie też nic nie kupuję. To skacze, nie? Pieroństwo, tak? Tak jakby skakało, to tak się ustawmy. O, nie pamiętam, czy to skacze. Już dawno nie grałem w TFT. Tak, to skacze, to już będę wiedzieć. O, i Lulka rip, no. O, szpatuła? Nie, bonusowy Heroes. A potem zostawił na jakieś ważniejsze rzeczy. Nunes jest do kupienia na pewno. Refresh. Assassin. A to jest to. Adept drugi. Jest Mystikiem też. A w końcu nie idę w tych Mystików. Nie, tego nie chcę. Kurde, to będę tyle czasu tracić. O, już Sylas doszedł. Mógłbym teraz wymienić trochę na tych. Nie wiem, czy to jest. Ale spróbuję, bo jestem ciekawy. A, fajnie przestawiłem, my bad. O, i przedmioty teraz jakieś. I relce damy na pewno Blue Twistera. To mi się podoba też na tej. Ono bije magiczne z tego, no magiczne. Ej, przegram przez to ustawienie moje złe. O, dupa. No nie ogarniam, już teraz się za dużo dzieje na ekranie. No ale nic, tak długo ten Winstreak. No jak Maokaj u mnie robi najlepsze dipsy, przez to, że Morello dałem. Ej, jest ten, Ashka jest. By mi się przydały te Ashki, szczerze mówiąc. Co ja mogę sprzedać teraz? Za dużo rzeczy naraz chcę zrobić, ja wiem jak to się skończy. Dokładnie wiem jak to się skończy. Tak mogłem zrobić, przecież ten Sylas jest... Czeka, masz spelek w ogóle Sylas, jakieś łańcuchy napieprzasz. Ja bym się szczerze mówiąc chciał wycofać, bo te Elderwoody im dłużej walka trwa, tym są silniejsze z tego co wczytałem. Więc coś takiego bym chciał spróbować zrobić. Ale trochę w lewo. Coś takiego. Mage Divine, ten Divine'ów potrzebuję. Tomaszkę chciałem kupić, tylko za co? No coś muszę odpuścić w takim razie. Nunesy są dwa.
No chyba widzę, że ma Jaxa level 2, tutaj też ten United składa. Ma Vayne level 3. Serio ma chłop Vayne level 3, mając ten? Vayne level 3 ma jeszcze Golda? I też Tamaszkę widziałem, że ma. No zacząłem się problemem, bo nie mam buildu gotowego. Tamkier się nie zdarzy raczej. No kurde ta. Mogę tak zrobić. Tylko na bez przedmiotów jest, ja nie wiem, czy na tym będzie robić. Ile hunterów potrzebuje, żeby miał efekt? Dwóch. Kto jest drugim hunterem? Kindred? I Warwick. Ten Warwick by mi pasował, nie? Do czego by mi Warwick pasował? Do brawlerów. Kurde, tego Warwicka nie widziałem jeszcze w ogóle. No bo jak mam tych tanków, to potrzebuję coś silnego też z tyłu, nie? Żeby dawał radę. Tu coś sprzedajemy chyba. Nie wiem, tą Vi. Dobra, sprzedajmy tą Vi. No Taszka widzi, o kurde, ona bez przedmiotów tyle wali? No w sumie ona jest tankowna przez tych Elderwoodów, nie? Ale widziałem, że jest parę ludzi pod Nigra. Co to jest to za 6 many? Nie wiem, to jest, co to jest? Co to jest za postać? Ten obok jest Reale? Nie wiem, co to jest. To nie jest Sejuani, nie? Kindred potrzebuje. Tutaj idzie Kindred. Lissi nie wiem co robi. Set też nie ma pojęcia co robi. Znaczy Set chyba po prostu jest taki sam w sobie dobry, że on coś tam bije i potem pompki robi. To pamiętam, że czytałem. Kindred weźmiemy, bo jest Hunterem. A i tyle. A te dolarki się widzę zawsze pokazują. To Ashkę może? Weźmiesz Seta? Co chcesz? Weźmiesz Seta. No to wezmę Ashkę. Tylko, co było dobre? No Guardian Angel z BF-em by był. Jeszcze będą kurczaki. No i mam dużo HP, nie? Ale jeszcze nikt nie umarł na przykład. O! Tylko jak to teraz zrobić? Bo to jest Hunter. No za tam kęcza chyba, nie? A nie, bo tam kęcz się liczy za dwóch. Ja pierdzielę, tam kęcz jest jakiś broken. Czy ja go chcę rzucić teraz w ogóle? Ja nie wiem, czy ta Irelka ma sens, jeśli ja nie gram tych Divine'ów. Nie wiem, no poczekaj, nie wiem, musiałem poczekać. Musiałem do 6 brawlerów dojść, to wtedy musiałem też Nunersa wrzucić. Nie pomieszczę tego, no nie ma szans, że to pomieszczę. O, asasyny, zobaczymy jak sobie damy radę. Ej, no nie wiem, no Irelka rzuca tą Erkę i oni nie mogą atakować. Rkaszka na razie kuje. Nie, na razie mi się wydaje, że wygram tylko dlatego, że mam jednostki zaupgradeowane i tak bez kapy. Nie wiem, czy ja chcę tych Divine'ów robić. Co tam było z tych Divine'ów jeszcze? Znaczy fajnie, bo tutaj Irelka by się zbufowała, nie? No tego Jaxa nie dostałem. A Warwick jest Divine, no tak. To level up może? Nie, ja myślę, że level up po tych. To jeszcze mogę teraz przegrać, potem robimy level up i wrzucamy Warwicka i wchodzą mi wtedy Divine'y i Hunterzy mi wchodzą, to jest duży upgrade. I szukamy potem na 8. I to chyba jest koniec buildu? Nami mogę wymienić, szczerze mówiąc. No, nami mogę wymienić, bo mi ty makowie nie wejdą, więc nami mogę za nami wymienić tego Warwicka już teraz. Asasyny znowu. Wielka dobra Erka. Rzuć bąbelka nami przynajmniej przed śmiercią. Ładny. Co mnie tak tyra, ta Jinx? Strasznie mnie ta Vi tyra, znaczy ta Nidalka mi się wydaje. Ja nie wygram tego, no. Luzik. Nunes wszedł, Nunesa mogę wziąć. Bo mogę tam Kencha teraz wymienić z tego, co mi się wydaje. Znaczy nie te, nie no, tam Kryś za tych dwóch brawlerów chodzi. Czy jestem w stanie zrobić 6 Elderwoodów? No Karim jest dalej, level 1, więc ciężko. Chyba, że Ezreal dojdzie, ale nie wiem co robi Ezreal. Nie wiem, czy on przedmiotów potrzebuje, czy co. I dalej nie wiem, co to jest za postać. Nie mam pojęcia, co to jest za skin ten obok Ezreala. Nie widziałem tego jeszcze, zatrzymany. A jak nie wiem, co to jest za postać, to jej nie kupię. Wiem, bo jestem taki głupi i tego nie zrobię.
Ja powinienem iść w level i szukać piątek w takim razie. I zrobić level 2 piątkę jakąś broken. Do Aszki to idzie. Jaki tu masz w ogóle ten? O, to jest zarąbiste dla ciebie statyk, Krzyś. Dostaniesz, koleżanko. Moonlight Brawler. My tu idziemy w level up na pewno. Warwick na pewno. Czegoś rezygnujemy. Idź sobie. Refresh. Refresh. Warwick może tam iść na ten stół. Tormented Shane. I nami teraz za jakiegoś brawlera chyba, nie? Stracę tych... O, to był set? Co to był? A, idzie pompki robić. No patrzcie, pompki robi. Jak on zrobi te pompki do końca, to jest ciężko potem. Ej, no chłop ma mocny build. Zniszczył mnie. Tam tego Wukonga, bo z nim nic dużo nie zrobił. Albo hard rollujemy po Irelki. Bo jest szansa. No jeszcze jedna przebój, mogę ją zrobić. Level 3. O, jest Warwick. Jest Ashka. Nie wiem, czy chcę już teraz hard rollować, ale wiem, że potem mogę żałować. Dusk Mage, nie. Ten numer nawet nie jest na stole nawet. Po co ja go kupuję? Jest ten set, jest brawlerem. A on myślisz, nie jest, co ja robię, że nie jest, nie atakuje. A mi mogę sprzedać. Wy tutaj stoicie, koleżanki, ty tu. Idziesz pompki robić? Idź pompki robić. No, idzie pompki robić. No, ja mam za mało. Za małe mam backline. No, normalnie patrz, ja mam Vayne level 3 i on niszczy na tym backline, no. Co robi w ogóle ten CFA? Już powinien złożyć te przedmioty, bo już nie ma całych przedmiotów. No, też jestem idiotą. Na pewno masz to. No i rolujemy, bo zaczynamy przegrywać z każdym, widzę. Kultyst Mist, jakbym wiedział, co ty robisz, chłopie. A, Nunersami po... No ja, no może ten Sylas wejdzie na level 3. O! Robimy to? Dobra, zróbmy to. Liczmy, że ta Irelia mnie wykaruje, tylko nie mam Divine'ów pod nią w ogóle, żeby ona coś robiła, to jest problem. Czy z tego Warlorda grałem, to jest też The Galio wchodzi na stół? A tego seta muszę lepiej ustawić, przecież teraz czemu ja go na plecach trzymam? Nie wiem, co się dzieje, ale... Pękają mu te jednostki i set wrócił z pompek, więc... Jakoś wygrałem. Przegrał ktoś w ogóle, żebym ja w top 4 skończył ze Ranked, halo. Do Irelii, co bym potrzebował do Irelii? Nie wiem, na co ta maska robi ta scena. To jest dobre do Irelii, bo się będzie leczyć z autoataków. No i chłop to zapieprzył oczywiście, bo to jest do carry dobre. Albo to do Ashki, runa do Ashki. Nie pamiętam, co robiło to. To manę oddawało po spelu? Nie, wezmę to, bo nie pamiętam, co dawał ten. Wciąż to nie, to usunęli z normalnego lola. Kurde, jest i fajne te TFT i ciężkie, bo musicie się uczyć wszystkiego na nowo. I to jest i fajne i niefajne, co to robiło. No ona nie będzie tym spamować niby, ale... Dostanę jeszcze cały przedmiot z tego chłopa, czy ja chcę to już na pewno ten robić? Ja bym poczekał jeszcze. Set. A setów było cholernie dużo, dziwię się, że go trafię. Trochę żałuję teraz, że na tą Mirelkę to użyłem, no. Nie będę mieć seta level 2. Jak się powinniście zamienić? Ashka tutaj. Ashka nawet bliżej może stanąć. Refresh. Ten był blisko level 3. O, nic z tego nie potrzebuję. Dobra, to już możemy pomyśleć, no Ashka się chyba ciężko będzie, żeby się stała. Nie wiem, Garen mnie zabije z przedmiotami. Chłop ma 3 level 3. No, ona klepał mi strasznie.
To jest 100, jeszcze jest jedna walka, potem kolejna. To się nie stanie na pewno, bo na niego nie ma miejsca. 6 Elderwoodów nie zrobię. Więc to mogę sprzedać. Nie wiem, szukamy seta chyba. Seta. 4 aszki, ja pierdzielę. No ciężko będzie, ale jakbym seta znalazł. No zły build zrobiłem w trakcie gry, no jestem tego świadom, ale no. Divine. On jest Divine'em też ten listy, bo ja panie. Tego Wukonga sprzedałem, żeby zrobić 4 Divine'ów, no. Ale by robił obrażenia ta koleżanka, kurde, jest ten. No jest Aszka. Nie wiem, czy w takim razie ja roluję, jak jest Aszka tutaj. Ja to chcę zlokować. Nie, te Aszki się nie staną, musimy być szczery. Możesz dostać w sumie ten przedmiot też. Bo na niej jest ważny z tego, co mi się daje. Chociaż nie jest tak ważny, bo widzę, że ona to... Nie może tego cały czas włączyć. Nie wiem, na niektórych wygrywam, a na niektórych mam taki problem. To jakiś koleś jest, widzę, pod Veigara, ale... Zabije mnie ten Veigar? Tak, bo się leczy jak powolony, chyba że set go rzuci. Zabije mnie. One-shotuje mnie ten Veigar, widzę, fajnie. Nie lokuje tego. Warlord Keeper Emperor. No brakuje mi obrażeń z backlane'u. O, ale jest fajny przedmiot na Irelia, to jest fakt. Chciałem to, bo sprzedawał. Dodał może co? No za dużo tanków mam, no. Musiałem mieć jeszcze Huntera jakiegoś, to tam widziałem, że Kindred była i ten Aphelios. No i do dobijania są fajni. Nie mam, nie, z Tamkencha i Maokaja też żadnej trójki nie zrobiłem, to trochę boli, wiecie, mimo wszystko. Że z nich żadnej trójki nie mam. No ale nie było jak, no. Nie było szansy, moim zdaniem. Zdążyłem chyba przed tym? Nie wiem, czy zdążyłem. Dobra, no i szukamy. W sumie też mogłem mieć level 9 w tej grze spokojnie. Za szybko trochę spanikowałem. No set wszedł. No to muszę dać Irelia. Nie wiem, jak ich też ustawić jakoś lepiej. Teoretycznie Tamkencz powinien być... Tamkencz z tym powinien być bliżej. Ale set moim zdaniem musi być na przodzie. Bo on tankuje i on chyba nie może umrzeć w takim razie, mi się tak wydaje. Coś takiego? Czy może jeszcze jest szansa na level? To jest ta weń, straszna. Nie, no, on ma ten backline za mocny. Ja nie mam nic, co by skoczyło tam do przodu. I set erkuje do tyłu, też tego nie rozumiem. Czemu set do tyłu erkuje? Zniszczył mnie chłop po prostu. I on włożył przymioty w tego seta, może to jest pomysł. Obrażeń brakuje. Nie wiem, czy nie sprzedać tej relki i tych przymiotów nie włożyć w tego. Ale już teraz trochę za późno. Może się źle ustawić. Nie, no ja muszę linię zrobić, no nie mogę inaczej zagrać. No przecież jakbym chciał. Jaki ty masz ręcz w ogóle, Aszko? Masz bardzo duży ręcz. Nie musisz tak daleko, nie musisz tak blisko stać. Może tak spróbujmy? Tam też po boku. Coś takiego. No nie wiem, co go szukać, to Sylasa. No nie wiem, czy to jest Worf. On Sylas też przedmiotów nie ma. O, Irelka jak tu Erkę zagrała? Kozak. Tylko umarła znowu i w stu nie wykastowała Erki. No nie, no ranger mnie zabija. Nic nie mogę zrobić. Pompki robi chłop fajnie, ale... No, dupa. Nie żyję już. Kiedy ja umarłem w ogóle? Kurde, na top 4 nie jestem. No zabrakło planu jakoś na tą gierkę. Zrobiłem tych brawlerów fajnie, ale nic nie miałem na backline. W ogóle chciałem tych Welderwoodów pójść. Ten Hekarim nie podchodził. Nie wiem dalej, co to jest za jednostka ta za 5 many. No, zobaczymy, co typy grają. Ja mogę zobaczyć, co on gra? Nie. O, może to Veigar jest właśnie? Tak, to jest Veigar przecież na tym skinie. Teraz dopiero się skapowałem. Tak, to jest przecież Veigar. Tym ostatnim Elderwoodem. No tak, no teraz to widzę. Bo po tej ikonce się nie skapnąłem. No, on coś takiego jak on powinien grać. Patrzcie, dwóch brawlerów na przodzie. I to wystarczy. Nie trzeba mieć aż tylu tych tanków. Pójście w full brawlerów nigdy nie jest dobre.
Ten ma co? Ma Warlordów? Tak, 9 Warlordów. To jest ten Galio? Bonusem Spell Power i Victor's Combat. To jest jakieś snowballowe strasznie. Ale coś nie wydychają mu te Warlordy, że tak powiem. Ten Farbolt, co on ma? Nie, to jest mój build. On ma tych właśnie tych Warlordów. Co to jest to? A, on zrobił z niego Warlorda jeszcze, o kurde. Czyli ma co dodatkowy. To jest powalone, to się tak może snowballować takie rzeczy u Lordzi. Ile ma życia ten dzień? 2,5 koła prawie. No są te początkowe trajty, jak kiedyś ci, nie? Jak oni się nazywali? Szlachta? No. Wszyscy widzą, że seta grałem. Temu siadła ta Vayne, bardzo szybko mu siadła ta Vayne level 3, nawet mi się wydaje, że nie rolował po nią. Fajne też. Odbijają się od tych sharpshooterów. Co tam jest? Teemo jest sharpshooterem. Fajnie. Jean. No tak, bo tu trzeba grać pod tą jednostkę, bo tu każdy dostał taką jednostkę, która się liczy za dwa na początku rundy. I pod nią trzeba całą grę zrobić pod tą jednostkę, nie? Nie, dostałem tam Kencha, który mi Early wykarował, ale potem zabrał Koplanu jakiegoś. Ej, Azir jaki jest fajny. Wow. Ej, no ten set pod carry też mi się podoba. Patrzcie, on rzuca R-kę jak się leczy. I to już nie widzę, to już widziałem drugiego takiego seta, czyli to jest jakiś build pod niego po prostu, bo z tego się leczycie, z Hex Gunblade'a. A to może krytyki mogą być. Możliwe, że powinienem dać te przedmioty z Ireli na seta, ale nie wiem, czy i tak to by pomogło. Bo ta Irelka jest fajna, tylko ona ma długą animację tego kastowania i dużo zależy, jak ją rzuci tą Merkę. Ma 4 sharpshooterów, no właśnie ma tych Divine'ów 4. Irelki na przykład w ogóle nie grał, nie wiem, ta Irelka... No to od Erki za dużo zależy. Autoataków nie ma takich dobrych. Dwa awangardy. No ma wszystkiego po troszku i to działa. Co Dusk robi? Ej, fajny. Są dwóch takich Dusków i masz 20 spell powera więcej. Co Lilia robi? Umiera od seta. Bo idzie pompki robić chłop, zmęczony. O, ten chłop z tym setem to wygra. No, sprzedał mu bułę. Czyli dobra, czyli przynajmniej wiem na przyszłe gry, że set jest brokiem, bo każdy go gra. Patrzcie, on rzuci R-kę i się... Nie, on nie zdążył. Albo na ducha grał. A, on przegrał na ducha. O Jezu, no nic, dajcie znać, czy chcecie więcej tego TFT, bo mi się fajnie gra, jak jest takie świeże i nowe. Tylko już pewnie za parę dni będą top buildy i ludzie będą po to wszyscy grali, ale no to jest w każdej takiej grze tego typu, więc nie możemy na to nic poradzić. Więc ja się z wami żegnam, na przykład kolejne odcinki, papatki.